Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kampanii Cesarstwa Rzymskiego w Stein Stilu. No i cóż, mamy w chwili obecnej tutaj obronę Genui, wielkie wojska francuskie, liczące łącznie prawie ponad 4000 zbrojnych, zaatakowały to miasto. No i teraz wojska Demenosa muszą odeprzeć atak, tak więc no cóż, jeszcze bym sprawdziła, co oni tutaj dokładnie mają, ponieważ ostatnio grałam jakiś czas temu i do końca pamiętam. Tutaj mają sporo kawalerii. Kawalerię myślę łatwo wyeliminuje rozstawiając pale po prostu za bramą, tak więc z tym nie będzie problemu. Tutaj... O! Działa organkowa. Hello. No to może nie będę stała na murach? Myślę, że to może być dobry pomysł. I tutaj w ostatniej armii w sumie nic specjalnego już nie ma. No ale dobra, ma sporo różnego rycerstwa, różnej piechoty też. Znaczy te jednostki chyba aż tak dobre nie są, no właśnie to jest lekka piechota, tak więc... Myślę, że nie powinno być z nią problemu. No i ta kawaleria przede wszystkim, ale kawalerię myślę, że wyeliminuje po prostu za pomocą pali, tak więc należy zastanawiać się, czy jednak nie rozstawić się właśnie na murach, nie bronić murów. Zwłaszcza, że tylko jedna armia tak czy siak ma machinę oblężnicze, znaczy tam. Tylko jedna armia ma te. Drabiny i wieże. A tymi orkankami chyba tak czy siak murów nie przebiją. Mam nadzieję. Dobra. Rozpocznijmy sobie rozmistrzenie. No i właśnie, tylko tutaj mają dwie wieże, dwie. Jedną drabinę, bo do chujowej jednostki przydzieliły drabinę, okej. Okay. Dobra, to jest druga. Tak dla pewności ta armia nic nie ma, co nie? Nope. Żadnych machin. I ta tutaj... No ma te działa, ale myślę, że te działa nie powinny przebić mi murów, mam nadzieję przynajmniej. Jeśli tak będzie, to będę spierdala do tutaj centrum miasta. Aczkolwiek cóż, póki co weźmy sobie wszystkie noski. Rozstawmy właśnie w owym centrum. Rozstawimy tutaj. I ja teraz sobie przygotuję obronę. I tak, tutaj myślę, że przynajmniej takie podwójne zestawienie zrobimy. Bo nawet potrójne. Coś takiego, dziękuję. Jeden oddział bym oddelegowała aż tutaj, ponieważ tak, oni murów nie przebiją, ale bramy mogą, tak więc rozstawię tutaj dla pewności tak bardziej jeszcze. Jeden zestaw pali. Mam nadzieję, że tymi... Że braknie im amunicji po prostu, żeby rozwalić mury, bo jednak no te działa organkowe mają mały kaliber. Dosyć, więc... Nie powinny. Mam nadzieję, że nie przebiją mi murów i że po prostu będę mogła się skupić na obronie tego muru, skąd przybywają główne. Skąd idzie główne natarcie. Tutaj wroga. I tak. Że tak mało tych machin wzięliście, jeju. Jestem zawiedziona. No dobra. To cóż, zostały mi jeszcze dwa oddziały, które mogę od razu rozstawić. Jeden rozstawię sobie, myślę, że tu. Albo wait, po tej stronie, żebym bardziej się orientowała, gdzie mam którą jednostkę. I ten oddział tutaj. Dobrze, i teraz tak. Jeden oddział piechoty z włóczniami tu, albo nie. Albo nie. Oddział myśliwców tutaj damy póki co. Jeden. Drugi. Tutaj oddział włóczników. Tutaj kolejny, choć w sumie tutaj mogłabym dać ten poszarpany oddział mieczy, bo oni tak tu będą wchodzić jedną drabiną. Więc się upewniam, jeszcze na pewno nic nie mają. Tak, jestem trochę rozkojarzona, ponieważ mam migrenę, tak więc sorry, że jak. Jak będę parokrotnie coś sprawdzać w tym odcinku na przykład, aczkolwiek cóż, powiedzmy, że jestem w nie najlepszym stanie.
Dobra, was tutaj nie rozstawię tak normalnie od razu, więc ustawcie się tutaj póki co. I tak, tutaj dwa oddziały. Tutaj dwa oddziały. Kawaleria z uwagi na te pale niech zostanie w centrum, myślę. Co najwyżej tutaj jazda strzelecka by się rozstawiła gdzieś tutaj. Ewentualnie strzelała do gości, którzy wejdą przez bramę. No i co? Chyba tyle. Dobra, rozpocznijmy bitwę. I od razu tak. Tutaj mam trzy oddziały, tak więc myślę, że wy możecie pobiec tutaj. Wy możecie pobiec tutaj. A wy możecie pobiec tu. Dobra. Dalej trzeba tą piechotę tu rozstawić odpowiednio do obrony. Okej. No i ci łucznicy, którzy są na zadupiu, niech przybiegną tutaj. I zerkamy cały czas, czy te działa. Coś mi poważnego zrobią. To jest istotne pytanie. Znaczy jak mówię, co najwyżej bramy mi wyższy wyważą. Tak myślę przynajmniej. A raczej komp się skupi na tym, żeby ostrzelać. A raczej komp się skupi na tym, żeby jednak tutaj ostrzelać mi mury, bo zazwyczaj na tym się komp fokusuje, jeśli ma on jakikolwiek. Jeśli ma jakiekolwiek machiny. To zazwyczaj właśnie ostrzeliwuje mury, a nie bramę. Znaczy bramę też, ale przy bramie skupię się na zniszczeniu tych dwóch wież, które są przy bramie. Saints, save us! The enemy, our cunning foe, has reached our walls with their siege tower. We must repel the invaders. Okej, dobra, są zdesperowani, bo szturmują kusznikami na mury. Dobra, w porządku. Tutaj też. Tutaj ma tych spieszonych rycerzy. Dobrze. Znowu muszę zobaczyć, jak wygląda ta sytuacja. Nie, bo nagle nie chcę się obudzić z tym, że będę miała zniszczoną. Tutaj. Bramy, aczkolwiek oni. Tak, do muru jadą. Dobra, to w porządku w miarę. To mi zaraz wyważą. Wy tutaj tryb obronny. Oprócz was wypilnijcie tu, serio. O, tutaj jacyś kusznicy są. Dobra, ogólnie bramy zaraz wyważą, aczkolwiek to wtedy ta kawaleria się zabije na tym. Tutaj weszli też, dobrze. Ja się zgubił tutaj jeden. Nie pozwala strzelać jeszcze reszcie oddziału. Dobra, co robią te działa. Liczymy, że braknie im amunicji. Ej, rozstawilibyście się. Tak porządnie jakoś. Tu się trochę wsypali. Tutaj też zastanawia się, czy nie wysłać im posiłku. Myślimy. Tylko, że tędy poszli. Dobra, brama wyważona. Co robicie teraz? Przydaje się w ogóle tych Spearmen. Tych. Nie wiem, niko sporo mają. Dobra, wy wchodzicie na mury. Kawaleria robi swoją samobójczą szarżę w tym momencie już. Oj. Aż wam współczuję, powiem wam. Naprawdę. No właśnie. Cóż, zabolało niewątpliwie. Upadek wrogiego generała.
Cudnie. Nie no, ale tutaj właśnie główną ich siłą były te... zrobiliście coś tym murom? Nie. Dobra. Świetnie. Może jakby skupili się na bramie, to wtedy nie przybyli. Cudnie. Dwóch generałów nie żyje ich już. Pomóż się tutaj. No, bitwa dopiero się zaczęła, stracili 1/4 wojska. Cudownie. Bardzo miło. I się też wycofali. Dobra, wy obsadźcie tutaj mur. No i pozostaje czekać na pozostałe dwie grupki. Bo tutaj... Właśnie, kolejna kawaleria już zmierza. Cudnie. Dużo kawalerii. W ogóle ten szturm moich oddziałów w ogóle nie ruszył praktycznie. I tutaj macie kawaleryjnie, tu macie piechotę. Ale to jest słabsza armia, jeszcze bez generała żadnego, z tego co pamiętam, więc... Pokonanie jej nie powinno być trudne. No cóż. Przykro mi. No tak powiem. Aczkolwiek wy się zaatakowaliście mi i w ogóle generał nie żyje. Lekka piechota wchodzi na mury. Dobra, rozgromić ją. Wy tutaj poprawcie swoje rozstawienie. Żeby jakoś sensownie to było. To Marek będzie trzeba dostać końcu na uzupełnienia, bo teraz ona jednak poniosła straty pewne. Na 10% wojska straciłam. Już w tej chwili, aczkolwiek póki co myślę, że ona sobie poradzi. Nie, może genuję na fortecę przebudować, żeby mogła uzupełnić tutaj armię. To w sumie bez sensu. Nie, dobra. Nie ma specjalnie powodu, bym to robiła. Dobra. I tak głupio stoją, ale niech wam będzie. Praise to our Lord! Our men have slain the enemy general. Now his men will lose heart. Czwarty. Naprawdę szybko idzie. Nie, ogólnie, tak nawiasem mówiąc, w Medievalu jest jedna rzecz, której mi brakuje, możliwości spieszenia kawalerii. Co jednak jest fajną opcją, która doszła w kolejnych częściach bodajże. Moment, w Empire'ze już było, czy dopiero w Shogunie się to pojawiło, bo teraz nie pamiętam. Nie pamiętam teraz, jeju. W każdym razie możliwość tutaj... spieszania jazdy. Zwłaszcza po prostu takiego szturmu. Jest jednak dosyć przydatna opcja. Myślę, to rozstawcie jakoś lepiej, proszę was. Aha, wy wszyscy szturmujecie jedną bramą. Jedną drabiną. Dobra. Zostało was 53%. O nie! To okropne. Oni wszyscy będą wchodzić teraz tędy. A to czeka oddział mojej piechoty i jeszcze dwa na murach.
Ojoj! Nie no, współczuję wam w tym momencie. Bardzo. Znaczy wszystko przez to, że ten... Do złej jednostki się przydzieliła drabina na początku bitwy. Dobra, przyspieszymy to sobie, żeby nie tracić odcinka już nie wiadomo ile na tą bitwę, bo ona i tak już jest wygrana. Raczej. Nic poważnego nie powinno się stać, tak żeby na przyspieszeniu zagrać. Szkoda, że mi się strzały skończyły prawie. Wy jeszcze macie. I zwolnimy. W sumie ten oddział niech zejdzie z murów. Dobra. Oni są porozbijani. Wiecie co? Z tej strony nie mam bramy zablokowanej. Niech wyjedzie moja kawaleria. I podokańczam tutaj roboty trochę. Ja to tak strasznie opłakany sztur będzie. To w ogóle zaczynam się dzisiaj zastanawiać, w sumie tak, czy by nie zrobić mojej przerwy od Stainsteela może? By jakieś innego moda nie nagrać, albo... zobaczymy. Znaczy, bo ja zawsze przy takich długich seriach czasem wolę sobie zrobić przerwę po prostu, żeby... troszkę też zmienić sobie klimaty, w jaki gram. Na jakiś czas, potem do tego wrócić. Tak robiłem, jak nagrywałem Arnor. Na przykład do tego na Farage'u. Czy wy moglibyście się rozstawić jakoś bardziej sensownie? Proszę was. O, dziękuję. Dobra, jedźcie tutaj. No bo tutaj teraz będę mogła sobie powybijać te oddziały uciekające, te, które teraz popełniają samobójstwa na tej drabinie. Radę macie tu wieżę, byłoby trochę łatwiej wam, nie uważacie? Aczkolwiek najpierw chyba wykończę te oddziały, które tutaj uciekały i się zbagowały. No. Myślę, że to będzie lepsze wyjście. A szybciej trochę, proszę was. Tutaj. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be Jasne, że ours. toczy się po naszej myśli, bo po tym pierwszym nieudanym szturmie wrogiej armii przeciwnik kompletnie zgubiał, można powiedzieć. A, zaatakujcie tutaj. Nie podoba mi się, że ma taką flagę na tym. Nad jednostką generała. Moment! Wait! Teraz się zorientowałem, że flagi mi wróciły. Bo grałem przecież bez nich wcześniej. To chyba przez to, że moda Balloon Cruise zainstalowałam. No muszę ja sobie je wyłączyć, bo jednak nie lubię tego. The enemy are Balloon. Znaczy badly wolę blooded. bez tych They flag have grać. lost half their men. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. A ty włóczniku póki zostawimy sobie. Tutaj zmienimy może tych obrońców. Niech ci wejdą. Dobra, teraz pytanie. Gdzie w plikach gry jest wyłączona ta flaga, bo nie pamiętam. Będę musiała sprawdzić.
O, ci jeszcze uciekać, obudzili się. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. O, tutaj wy możecie zejść z murów. To jest setka od was jeszcze jest. Wow. Dobra, przyspieszmy to trochę. I... I co, wy wszyscy tutaj i myślę, że jak zaszarżujemy na tym w plecy, to oni powinni uciec hurtowo i dokończymy tą bitwę już. Mhm. To straszne ogólnie, że w midwalu trzeba skakać co jeden poziom szybkości przy zmianie tej. Nie ma takiego przełącznika jak jest w innych tutorach. To chyba tylko w metku tak jest. W innych są po prostu poszczególne opcje w ten. Znaczy do każdego. Do każdej prędkości jest przycisk osobny. Nie możecie zaatakować? The enemy general is dead! We have sent the idiot to hell. Naprawdę nie możecie ich zaatakować? Nie możecie? O, dobra, zaatakowali. A, papa. Włączyło wam się, że chcemy walczyć do śmierci. Więc chyba warto byłoby im minimalnie odpuścić może? Chodź. Dobra, niekoniecznie jest ten sens. I tak moja kawaleria ich maltratuje. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Ci rozbici, ci uciekają. On tutaj jeszcze był oddział... Łuczników, to w sumie moja piechota może się nimi zająć. A kawaleria będzie sobie tutaj i się zajmie tymi działami. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. No właśnie, bo one jeszcze. A działa jeszcze nie uciekł z pola bitwy. Same siebie, w sumie to jest właśnie wygodniejsze trochę w tym. W następnych tutorialach, że jak wróg ma działa, ale cała armia padnie, to najczęściej te działa po prostu poddają się. Nie trzeba latać na drugi koniec mapy, by się ich pozbyć. Dobra, wyjedziecie, świetnie. Nie, już szybciej trochę. Skończmy to już. Cały odcinek szedł mi tej bitwie. O, ci zaczęli uciekać. Jeszcze tych możemy się pozbyć. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle. Tutaj ty. Mam nadzieję, że to jest ostatni oddział, który jeszcze walczy z wrogich sił. The enemy are overcome. This is a great victory, worthy of only the mightiest of generals. 300 straconych, oni większość swoich sił stracili. Dobra.
No to Genua póki co jest bezpieczna. Teraz trzeba się pozbyć Polski dalej. Znaczy kontynuować pozbywanie się Polski z moich terytoriów. Znaczy przyszłych moich terytoriów. Dobra, to tak. Tutaj pamiętam, Good, my że friends. właśnie ta armia miała iść się przeszkolić. We shall send them to Po hell or drodze worse, pozbądźmy się tych. march. We show little mercy. They I deserve none. Artemios w Your takim Majesty. razie niech sobie Orders. wejdzie tutaj. Mar, command me. Do Ancony. I cóż, przeszkolenie wszystkiego, co mamy. Potem jeszcze dodatkowo o konnicy zrobimy. Prawdopodobnie ten. Nie wiem tego czytać. Pronojari. Nie wiem, czy tak powinno się czytać, nieważne. Dobra, tak. Tutaj Praga jest zajęta. Good, my Wiedeń jest friends. zajęty. Te moje siły szły do kasy. Men, we march. Chyba by Come by przeszkolić here, my chciałam. lord. Tak, chyba chciałem przeszkolić. Command me. No i kolejny cel będzie Kraków. No tak, bo chciałam tutaj przeszkolić te siły, a potem dwiema armiami pójść sobie na Kraków. Tak więc kolejny cel już tutaj mam. Jednocześnie tutaj moje wojska obrygają Brasov, który się utrzyma jeszcze 7 tur i niech ta armia sobie postoi tutaj póki co. Your will. Po zdobyciu tego wyślę ją gdzie? Prawdopodobnie tutaj, żeby zająć Halicz, tak po polsku chyba jest, nie pamiętam. I tutaj Zytomyr też jest w rękach Polski. Ale już Kijów jest w ręki Rusi. Tak? To jest Rusi z takim symbolem. Tak, tylko że to też jest mój wróg. Dobra, to może nie będę chwilowo robił ekspansji na wschód, zrobię sobie ekspansję tutaj na północ, dojdę do Bałtyku. A potem przesunę może moją granicę bardziej w tą stronę. Tak myślę. Jeju, miałem utwarzać Cesarstwo Rzymskie, a nagle podbijam terytoria gdzieś na wschód od Germanii. Germania w sumie dotąd jakoś była, co nie? Znaczy ta powiedzmy antyczna. No, w każdym razie cóż. Idę w złym kierunku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, tutaj cała moja armia musi pilnować dalej tego miasta. Tutaj chwilowo That will wszędzie w solve miarę none of our spokój. problems, imbecile. Przydałoby się pójść na tą Francję. Przydałoby się zbyt szpiega, który by mi powiedział. Nie, to nie zabójca, szpiega. Potrzebuję szpiega, który sobie pójdzie tutaj i do Marsylii i zobaczymy, co oni tutaj mają. Obecnie francuskie, to też. To też i to też. Pytanie, gdzie są fortece? Tu jest jedna forteca, tu jest druga. Dobrze, podoba mi się to. I tu będzie chyba już miasto, tak, miasto i tu też będzie stwierdza, dobrze. W sumie tutaj też mogłabym zrobić szpiega i sobie go wysłać na zwiady. Dobrze. Moje fundusze jakoś obecnie jeszcze się trzymają, tak więc też pod tym względem jest w miarę porządku. No i co? Chyba mogę zakończyć turę na chwilę obecną. Tylko tutaj jeszcze muszę naprawić wszystko. Dziękuję. Tutaj w sumie przydałoby się zacząć werbować główne jednostki garnizonowe. Żeby ta moja armia mogła pójść dalej na północ. Na przykład do Szczecina. Bo to jest polski, tak? To jest obecnie polski. W porządku. Dobra, zakończmy turę. Leading our forces. O, cześć. Dobra, nie. Tak na szybko mogę sobie to rozegrać z nimi. Długo Take to nie up your potrwa. positions, men. Make this the hour. Wkurzający jest ten papa, tak nawiasem mówiąc. Tak przechodzi te parę tur i atakuje to. Może powinnam go zostawić w tym Rzymie, ale kurde. Albo mu oddam to miasto. To też jest w sumie opcja. Nie chcę mu oddawać Rzymu, bo. Bo Rzym jest mój, no jeju. Wielka filozofia. Rzym jest mój, to moje miasto, jestem cesarzem rzymskim tutaj.
No więc proszę zostawić moje miasto spokoju. A tu, 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 tu. Wy tu, wy tu, wy tu. Tu, 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 dobra. Niech se podjadą. Dużo bitew obronnych to ostatnio. The enemy have ladders at the walls. A czy ostatnio gram jeszcze tego, by... Medieval Kingdoms po Tattile i tam też od cholery właśnie bitew obronnych było. Our cunning fit is... Saints, save us! The enemy are battering down the gates! Dobra, powinien dać sobie radę. Czy wysięgnijcie tą ich kawalerię? Nie. Lecie w tryb obronny. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Tu... No to wytraciliście większość sił, zanim zdążyliście otworzyć im bramę. Holy mother of God! The enemy's ram is through our gates! God save us! Do kawalerii strzelać? The enemy have the walls! Look to our defense, or all will be lost! I kawaleria niech sobie wjedzie. Na spokojnie tutaj, że tak powiem. Dziękuję i teraz piechota może ich zaatakować. Z mieczami. W sumie nie wiem, czy będzie trzeba. Bo moi łucznicy ich koszą też. Strasznie. Tak pechowo było tu przyjechać, tak szczerze mówiąc, dla was. Dobra, przyspieszmy to. It is unwise to praise the day. The enemy king is slain. A worthy enemy, but no less a dead for that. We must press our advantage. Czy walczą do końca? The enemy, all of Christendom. 3-minutowa bitwa. The day is ours, Lord. The enemy are beaten. Passive Siege, dobra. A, raport budowy. W tej chwili nic nie będę potrzebowała. Tutaj... Są drogi? Why not? Tutaj bym poprosiła pola. I od razu jakiś garnizon. Dziękuję. W Esztergomie... Pola bym zbudowała. W Wiedniu drogi lepsze. No i tyle póki co. Jakieś główne siły polskie się pojawiły. Weźcie wypierdzielać. Czy mogłoby ich rozbić, żeby się nie pozbierali gdzieś indziej. To zaraz, dobra. Wydaje się przeszkadzać, dziękuję wam. W sumie wait.
Ale dobra, ci tury się werbują. Ale dobra, tak czy siak już ich zwerbuję, bo oni są chyba lepsi od tych moich. No, bierzemy. To ja uzupełnimy wszystko. My dalej tu. I ale ten. Kraków obstawiony jest, cholera. Without a trace. Where to, sire? Know your enemy. Dobrze. Zwerbowałem szpiega, który tutaj sobie przejdzie. Marsylia jest pusta. Dobrze rokuje, za to tutaj się przypamiętała jakaś armia. Chcę się przejść tu. To jest duńskie, tak więc to mnie interesuje. No i cóż, tak ogólnie chyba myślę, że na chwilę obecną tu mam dwóch szpiegów. Chcę się przejść tam. Ty i ty też. Dobra. A w każdym bądź razie, cóż, na chwilę obecną myślę, że zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam Was do kolejnych filmów ze Stainsteela, gdzie będziemy kontynuować tutaj naszą ekspansję przeciwko Polsce, jak i wojnę obronną przeciwko tutaj Francji. Ja właśnie też zapomniałem trochę na wschód zerknąć, gdzie Mongołowie są, aczkolwiek no przed Mongołami to ja jedyne co mogę zrobić w tej chwili to prowadzić wojnę obronną, ponieważ nie mam sił, by tutaj ich zaatakować. Infidel. O, tutaj co najwyżej mogę dowerbować jakieś oddziały dodatkowe do obrony w Iconium. No i dobra, cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Popatki!